Ostatnio ktoś dziwny wysłał mi zaproszenie do znajomych. Wiem, że to żaden z was, bo wy byście tak dziwnie się nie zachowywali. Wiecie też, że ja nie dodaję nikogo w Robloxie do swoich znajomych, ale tutaj te zaproszenie znikało i się pojawiało. I co dziwne, działo się to zawsze o 3 w nocy. I tylko tak przez 5 minut. Więc na pewno żaden widz by się tak ze mną nie bawił, by się tak ze mną nie droczył. A to jest bardzo dziwne zachowanie i właśnie twierdzę dlatego, że to żaden z was. Wy wiecie albo nie wiecie, że nie dodaję do znajomych, ale i tak często próbujecie i wysyłacie te zaproszenia, ale to ewidentnie nie wy. I tak jak powiedziałam, to się zawsze działo o 3 w nocy, bo wiecie widzowie, że ja często nie śpię tak jeszcze o tej porze i bywam też na Robloxie, dlatego to zauważałam. No i działo się to tylko przez 5 minut. Jeśli nie akceptowałam, to zaraz znikało. Nie uważacie, że to dziwne? Nie bardzo. Chcę dziś to sprawdzić, bo nie daje mi to po prostu spokoju. Skąd taka godzina? Macie jakiś pomysł? Nope. Ogólnie 3 godzina w nocy to mi się kojarzy zawsze z czymś takim strasznym. No zawsze jakieś takie horrory albo straszne akcje dzieją się właśnie o takiej porze. Ja muszę to sprawdzić. Więc uwaga, zapamiętałam tę osobę, jak się nazywa. Teraz wejdę na Robloxie i jej poszukam, żeby wam to wszystko pokazać, że to jest prawda. Uwaga, więc w sumie możemy sobie wejść tutaj. I teraz tak, ta osoba nazywa się Puppet Master. Dziwne, nie? Tak, puppet to mi się kojarzy właśnie z tymi puppetami, z tymi takimi jakby pluszakami. O, właśnie z tymi puppetami tutaj, ale poczekajcie, bo to jest gra, a ja potrzebuję w ludziach tego szukać, w tej zakładce. No dobra, no to teraz tak, i spójrzcie, jest tego dosyć dużo. Wiecie dlaczego tak jest dużo tych puppet masterów? Bo słyszałam, że dlatego tak jest, bo ta osoba to jest w ogóle jakiś youtuber, słuchajcie. No i wszyscy wiadomo, chcieli być jak on. No to tak jak wy ubieracie się na przykład w takie ciuchy, w takie rzeczy, co ja mam i nazywacie się tak jak ja, no to też chcecie być takimi jak ja. Więc zrobiłam, słuchajcie, śledztwo, żeby jakoś bardziej się dowiedzieć, jak powinnam go tutaj znaleźć. I dowiedziałam się, że tutaj trzeba wpisać coś innego. On zmienił swoją nazwę nieco, bo był wściekły na to, że wszyscy właśnie szukali, co on robi, gdzie jest i w ogóle. I trzeba tutaj wpisać coś bardzo długiego, słuchajcie. May this end peacefully. I mamy to, zobaczcie. Tutaj też jest oczywiście więcej osób. No bo jednak ktoś już tam się zorientował, że on sobie przemienił tą nazwę. Ale on się, słuchajcie, wkurzył i stworzył gry. I tym swoim zachowaniem, wysyłając wam, czyli tak naprawdę mi, zaproszenie o 3 w nocy i zaraz, które znikało, usuwało się i znowu się pojawiało, zachęcał was właśnie do sprawdzenia jego profilu. Więc to jest jego, słuchajcie, profil. Tak on wygląda. Do sprawdzenia jego gierek, do wejścia w te gierki i grania. I co on miał z tego, że weszło się w jego gierki? Jak zagra się niby w tą jego grę, to już do końca istnienia waszego konta na Robloxie będzie mógł lokalizować was. Ten właśnie gościu. Teraz to on zawsze będzie wiedział, co robicie i gdzie jesteście. Ja nie lubię, jak ktoś tak jakoś dużo o mnie rzeczy wie, ale tak mnie ciekawość zżera, że ja muszę to sprawdzić, słuchajcie. Więc uwaga, tak trzeba wpisać właśnie, żeby go znaleźć. I tutaj macie experiencey właśnie jego, więc obczajmy sobie na razie jego profil. On ma w ogóle 0 friendsów. About, tu coś było, ale teraz jest content deleted. Wydaje mi się, że już za dużo osób chciało coś się o nim dowiedzieć, dlatego to usunął. Tak on wygląda. Tutaj ma, zobaczcie, odznaki, czyli coś tam grał. Data joinięcia 22, czyli no niecałe 2 lata temu, można powiedzieć. Patrzcie, prawie 20 tysięcy ludzi tutaj weszło na jego profil, więc bardzo dużo. Musi być on youtuberem jakimś popularnym, ale kryjącym się, wydaje mi się, za jakąś maską. I tutaj experiencey mamy, słuchajcie, to jest taka gierka. Tu była też inna gierka, ale to jest content deleted też. Przedziwne.
tu sobie już nie wejdziemy. A wiem, że to niedawno było to jeszcze aktywne. I tutaj mamy... okej. I tutaj mamy grę taką. Fate. Czyli los. Musimy sobie to sprawdzić, słuchajcie. No tak mnie ciekawi ta osoba, te dziwne zaproszenia i zachowania, więc teraz sobie to obczajamy. Kliknijmy może w to i zobaczmy. W to też już nie można. Czyli on... czy on zaciera jakieś ślady za sobą? Co myślicie? No bo nagle tak zaczepiał ludzi, a jeśli ktoś więcej się dowiedział na jego temat i go sam zlokalizował i jego prawdziwą twarz, dlatego teraz usuwa wszystko po sobie? Ale uwaga, mam nadzieję, że jednej gry jeszcze nie zdążył usunąć. Sorry, i te miejsce, słuchajcie, już jest niedostępne. Ale jest Fate. Kliknijmy w to. I jest play, więc uwaga, uwaga widzowie, wejdziemy w to. To jakby jest, słuchajcie, jedna osoba aktywna. Ciekawe kto. Dobra, jest ponad 6 tysięcy odwiedzających, tak średnio bym powiedziała. I stworzone w październiku, czyli ponad rok temu, słuchajcie. Update był? No dobra, no to wejdźmy w to. Sprawdźmy koniecznie, na czym polega ta gra. Mam nadzieję, że nic mi się nie stanie. Okej, jestem już tu, ale tu jest dość creepy. Nie wyglądam jak przed chwileczką, słuchajcie. Ale wchodzą chyba ze mną jacyś widzowie. Oj, widzowie, żebyście zaraz tego nie pożałowali. Spójrzcie, jak tu jest creepy. Co to w ogóle jest? Tu jest jeszcze jakiś napis. Nie możesz uciec przed nieuniknionym, ale to jest straszne. No dobra, idziemy, słuchajcie. Idziemy w takim razie. Albo nie, zaraz, zaraz. Najpierw obczajmy, słuchajcie, to. Jak to tutaj wszystko wygląda? Tu jest, nie wiem, załóżmy jakieś bagno mi się wydaje. I z niego jest jakiś dziwny efekt. Wydobywaj, spójrzcie na to. Czerwona strzałka. Tam też jest te bagno. Czy tak mamy iść w końcu? W tą stronę mamy iść? Chyba pójdziemy w obydwie. Look into future. O, mamy spojrzeć w przyszłość. Czy to nam pokazuje przyszłość? Chyba tak, jakby to, co się znajduje za tym kamieniem, to jest przyszłość. Więc te osoby, mam nadzieję, że jeszcze żyją, a po prostu pokazuje to ich przyszłość. Jest tu Nikolas, słuchajcie. Tak. Ojejku, widzicie jak on wygląda. Strasznie bardzo. Teraz idziemy dalej. Tak. Kolejna osoba. Oh my god. I teraz następna. Tak. I tak on wygląda. To jest chyba świeża sprawa. Tu mamy taką wieżę, ale na nią się nie da wejść i w ogóle też w niej nic nie ma. Do tego bagna to ja nie chcę za bardzo wejść, ale... Jejkuś! Ej, ono jest jakby głębokie mi się Nie, nie jest wcale takie głębokie, ale jak się tu pływa, to się nic nam nie dzieje. No to dobrze, ale spokojnie, spokojnie. Trzeba mieć oczy otwarte, szeroko. Teraz tak, mamy tutaj taką ławeczkę, kolejną, ale ja jestem ciekawa tego domku, bo tutaj coś jest. Aha, to jest chyba jakiś graveyard i wydaje mi się, że jakiś opuszczony, bo nie ma do niego głównej bramy. Zobaczcie. Nie chcę tam wchodzić, bo się bardzo boję, że to jakoś, nie wiem, zamknie się niewidzialne wejście i w ogóle zostanę tu na zawsze. To są jakieś takie groby już zarośnięte, którymi nikt się za bardzo nie zajmuje, więc ja tam nie idę. Ale słuchajcie, dobra, tą jedną część mapy sprawdziliśmy, ale ja chcę sprawdzić jeszcze drugą część, więc pobiegnijmy sobie szybciutko. Możesz próbować i próbować, ale... Czyli tak czy siak, jak będziemy próbować i próbować, to i tak nie uciekniemy. Co to są za stwory dziwne? Kawałek ścieżki. Missing. Tu jest jakaś osoba zagubiona. Max. Więcej się nie rozczytuje. Tu jest duch! O kurczę. Tu jest kolejna osoba zagubiona. Tu już nie widzę, bo jest za wysoko. Don't look or it takes you. Czyli nie możemy patrzeć na nich, bo inaczej one nas zabiorą ze sobą i też zostaniemy takim duchem. Tu mamy rękę, słuchajcie. Ta ręka w czym jest? Nie wiem, bo jest ciemno. Ale w jakiejś mazi. Czy tu jest też jakiś list? Missing. Ała! Co jest? O nie. O nie, o nie, co? O nie, co mi się stało? Nie można było tego dotykać?
O kurczę, mam nadzieję, że już mi się nic nie stanie z moim kontem na Robloxie, ale z widzami też to się dzieje. To taka pułapka była chyba dla ciekawskich. Tutaj znowu ten Max, tutaj duch, tu znowu ten Max, tu znowu te łapy. I tu są jakieś dziwne stworzenia. O nie, zbyt blisko nie podeszłam i już mi się coś stało? Ej, no faktycznie. Nie uciekniemy przed tym nieuniknionym. Jeszcze raz, do trzech razy sztuka. Mam nadzieję, że mi się nic nie stanie, bo ja muszę sprawdzić, co jest na tej kartce, słuchajcie. Ale jeszcze tu na końcu, spójrzcie, jest taka łapa. A tu są przecież dwie ręce wystające, co nie? No tak, teraz to mi się klei w całość. Jesteś skazany na porażkę. Widzicie? Tam to jest właśnie napisane. Więc co byście nie robili? Ej, tam było Can't Run napisane! Czy uda mi się stąd wyjść? Jednak najbezpieczniej czuję się, słuchajcie, w Brookhaven. Na szczęście udało mi się stamtąd wyjść. I mam nadzieję, że nic mi nie grozi. Na razie spójrzmy na moje konto, bo jestem ciekawa, czy po prostu ono jest bezpieczne. Dobra, obczajmy. Jestem w grze, mam 3 friendów, czyli po staremu, okej, okay, no bo tak, bo nie zaakceptowałam jego zaproszenia, więc tutaj nie mam 4 przyjaciół. I mam nadzieję, że słuchajcie, nic się nie wydarzy, że przez to, że go nie zaakceptowałam, to nie będzie mnie śledził. Że co z tego, że weszłam do jego gry, ale to się wszystko okaże. Chyba widzowie już po wszystkim. A ja się z wami żegnam i widzimy się jutro.